Panie, obdarz mnie zmysłem humoru. Daj mi łaskę zrozumienia się na żartach, żebym zaznał w życiu trochę radości, a i innych mógł nią obdarzyć. Amen. Choć wachlarz tematów poruszanych w Polsce w debacie publicznej zdaje się zmieniać z dekady na dekadę, to są też tematy, które nie opierają się zmianie czasu i pozostają w ciągłym zainteresowaniu. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ tematy takie jak funkcjonowanie kościoła w Polsce są tematami z pewnym zakorzenieniem oraz olbrzymią wagą, której podźwignięcie zdaje się być czasami niemożliwe. I o ile tego typu tematyka była od czasu do czasu poruszana w wolnym kursie filmowym od roku 1989, to nie były to dzieła, które wprost były dedykowane tylko temu tematowi, a raczej używały go jako temat poboczny, nie mający dużo wspólnego z samymi dziełami. I tak Claire Wojciecha Smarzowskiego zdaje się być jednym z pierwszych tego typu dzieł w Polsce, które całościowo zdaje się podejmować tą tematykę. Lecz zanim samego Claire'u przejdę, warto tutaj wspomnieć o pewnym wprowadzeniu, które miało miejsce rok przed samym Claire'em, czyli krótkometrażowemu filmowi o tytule Ksiądz, który z jednej strony sukcesywnie odcinał reżysera od jego poprzedniego dzieła o tytule Wołyń, traktującym typowo o tematyce historycznej i wprowadzający nieco bardziej humorystyczną formę, ale też w pewien sposób podsumowującą twórczość samego reżysera i z pewnym zabarwieniem klerykalnym, które będzie rozwinięte w kolejnym roku. I tak film Claire z roku 2018 nie jest historią o Claire'ze jako pewnym ogóle, a raczej o jednostkach funkcjonujących w hierarchii kościelnej, a jeszcze bardziej uszczególniając o historii trzech różnych księży i ich postrzeganiu struktury, w której funkcjonują. Zaczynając od szczebla najniższego, ale też najuboższego, czyli od księdza funkcjonującego w małej społeczności, z którą on sam zdaje się być bardzo blisko. Na średnim szczeblu funkcjonuje zaś ksiądz w pewnym sensie małomiasteczkowy, którego społeczność zdaje się być wciąż bardzo zżyta z nim samym, ale nie jest aż tak zjednoczona, by od czasu do czasu nie ulec rozszczelnieniu i możliwości bycia podburzoną. Na trzecim, wysokim szczeblu funkcjonuje ksiądz zamożny, odseparowany od jakiejkolwiek społeczności parafialnej, żyjący i poruszający się wyłącznie w środowisku hierarchów oraz wysoko sytuowanych postaci. Jest on też postacią, która zdaje się być jak najdalej od samej wiary spośród trzech księży i jej przekazywania, a raczej skupia się na przekazywaniu samych pieniędzy. Lecz poza trzema wcześniej wspomnianymi szczeblami istnieje też pewien szczebel boski, okupowany nie tyle co przez jedną postać, choć taka oczywiście też występuje, a raczej przez pewną grupę wyższych hierarchów, mających na celu kreować wizerunek owej struktury i tego, jak ona jest odbierana. I tak do tego szczebla można zaliczyć pewną grupę doradców, biskupa i oczywiście arcybiskupa jako najwyżej sytuowanego. Ale to, co ich w szczególności łączy, to kontakt z samą wiarą, który zdaje się być żaden. I oczywiście jako pewne słowo usprawiedliwienia można tutaj wspomnieć o samej roli tych postaci i tym, że niejako muszą pogodzić funkcjonowanie struktury w pewnych realiach, co wymusza na nich taki, a nie inny stosunek do różnych spraw i tego, jak się z nimi obchodzą. Lecz to nie zmienia też faktu tego, że zamiast bycia w pewnym sensie pasterzami, odgrywają oni raczej rolę władców, prawie niczym nieograniczonych i opływających bogactwa, które stały się celem samym w sobie, zamiast podkreślania autorytetu kościoła. Odchodząc na chwilę od samej struktury, postaci oraz jej szczebli i przechodząc nieco bardziej na grunt społeczny, Wojciech Smarzowski w swoim filmie stara się w szczególności podkreślać pewien brud społeczny, który występuje we wszystkich jego dziełach, ale też degrengoladę hierarchii mającą miejsce. I tak hierarchia staje się być
przedstawiona w filmie jako struktura, która wzajemnie szuka na siebie haków, by móc jakkolwiek utrzymać swoją pozycję lub zapewnić sobie pewnego rodzaju miękkie lądowanie w momencie, kiedy będą musieli spocząć. Poza degrengoladą istnieje też kwestia zaszłości z przeszłości, które co chwilę wychodzą na jaw i zdają się chwiać ów filarem, jakim jest Kler. Przede wszystkim chodzi tutaj o kwestię przynależności do struktur poprzedniego systemu Polskiej Republiki Ludowej, której to funkcjonariusze mimo pewnej opresyjności wobec Kościoła zdają się robić interesy z nim samym, ale też samej przynależności niektórych hierarchów do ów struktur, które są wykorzystywane jako pewnego rodzaju szantaż, mający na celu wymóc pewnego rodzaju decyzje. Jednak sam brud społeczny nie jest związany tylko z samą hierarchią oraz osobami robiące interesy, ale też z samym państwem, które zdają się być współodpowiedzialnymi takiej, a nie innej sytuacji. Marzowski w szczególności zdaje się podkreślać pewną spolegliwość ludzi wobec Kościoła i ich wewnętrznej chęci przysługi w zamian za pomoc. Za to państwo polskie jako pewnego rodzaju byt jest przedstawiony jako nadmiernie zespojony z samą strukturą Kościoła w sposób skrajny, który po prawie 30 latach istnienia i egzystowania w innym systemie polityczno-społeczno-gospodarczym zdaje się raczej szokować, co swoją drogą pomaga uzmysłowić całemu widzowi, jakie zmiany społeczne przetoczyły się przez Polskę od roku 1989. Jednak wracając do samego kleru, Wojciech Smarzowski stara się go przedstawiać jako skostniałą oraz też w pewnym sensie zwyrodniałą strukturę, która nie jest w stanie często poradzić sobie z różnego rodzaju problemami i stara się przedstawiać jako oblężoną twierdzę, będącą pod ciągłym ostrzałem różnych wrogich sił. I o ile takie oraz inne kwestie można uznać jako stworzenie pewnego rodzaju odbicia medialnego oraz soczewki, która uatrakcyjnia sam obraz, to wciąż struktura ta definiuje samo państwo polskie, które zostało spojone z samym Kościołem i przepoczwarzyło się w jeden organizm, który niestety bardzo często okazuje się być dysfunkcyjny, czasami nawet komiczny. I oczywiście olbrzymią rolę w samym klerze odgrywa sam upływ czasu i to, jaki wpływ on miał na samo kształtowanie się polskiego społeczeństwa. Ponieważ tego typu zespojenie mogłoby być inaczej i najprawdopodobniej było inaczej postrzegane w dekadzie lat 90. XX wieku, kiedy to Kościół wciąż działał niejako na oparach swojej waleczności oraz pomocy z poprzednich dekad. Jednak wciąż najważniejszym i najprawdopodobniej najwartościowszym elementem tego filmu zdają się być jednostki, czyli ta trójka księży oraz postacie dookoła nich istniejące, które często na nich oddziaływują, ale też są pod ich wpływem. I tak wszystkie te trzy jednostki można też uznać jako pewnego rodzaju ofiary. Z jednej strony są to ofiary pewnego stylu życia, w szczególności mam tu na myśli celibatu i niemożności pogodzenia się z nim, ale też w szczególności pewnych problemów występujących w hierarchii kościelnej, szczególnym podkreśleniem pedofilii, ale też znęcania się, które tak, a nie inaczej ich ukształtowało i powoduje, że działają tak, a nie inaczej. I o ile ksiądz, którego głównym problemem zdaje się być celibat, w końcu decyduje się odwieść swoją kobietę od popełnienia aborcji i odchodzi ze stanu księdza, to historia dwóch pozostałych jednostek zdaje się być nieco mniej kolorowa, ponieważ jedna, chcąc uniknąć odpowiedzialności, posuwa się do pociągnięcia za różnego rodzaju haki i ostatecznie udaje się jej zbiec. A ksiądz ze szczebla średniego, choć udaje mu się medialnie wybronić i udowodnić swoją niewinność, a do tego dać pewnego rodzaju przykład przyszłemu klerykowi, staje się też jednostką tragiczną, ponieważ wciąż cierpiąc wewnętrznie i nie widząc żadnych ruchów naprawczych w strukturach kleru, decyduje się na pewien akt, który w nowoczesnej historii Polski jest czymś szczególnym, ponieważ podobnie jak to miało miejsce w latach 60. na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, jest aktem desperacji wołającego na pustyni.